kiedyś z mężem kłóciliśmy się o coś, prawdopodobnie chodziło o obowiązki domowe. I nagle w pewnym momencie ja powiedziałam do niego, że wiesz co, w tej kwestii między nami nigdy nie będzie zgody. A obok mnie stał taki duży, przepiękny, czarny krzyż, na którym był wizerunek ukrzyżowanego Pana Jezusa. I wyobraźcie sobie Państwo, że ten krzyż się nagle przewraca, ten Pan Jezus metalowy, jego wizerunek odpada z tego krzyża i bije mnie w głowę, w czoło, dokładnie w sam środek. Ja szybko złapałam Pana Jezusa w jedną rękę, krzyż w drugą. Łzy mi napływały do oczu, czułam, że druga głowa mi rośnie na środku czoła i w tej chwili podszedł do mnie mój mąż, przytulił mnie i powiedział, widzisz, kiedy kobieta twierdzi, że w małżeństwie nie będzie zgody na jakimś poziomie, to nawet sam Pan Bóg z krzyża stępuje i on dyscyplinuje. I potem, kiedy ja z tym guzem chodziłam i ktoś się pytał, Małgosia, co ci się stało, to mój mąż mówi, wiesz co, narozrabiała i Pan Jezus jej przylał. Kilka lat temu przytrafiło mi się, że byłem trochę poważniej chory i leżałem w szpitalu co najmniej miesiąc, później chorowałem jeszcze pół roku, ale w tym szpitalu zaprosiłem mojego brata i mojego kierownika duchowego, jednego z księży z seminarium wrocławskiego. Przyszli, żeby się po prostu ze mną pomodlić i żeby mnie namaścić, żeby jakby przeprowadzić namaszczenie chorych. Stanęli jakby nade mną, zaczęli się ze mną modlić, jakby to całe namaszczenie chorych się odbyło, po czym przeszliśmy do normalnych rozmów, oni mnie zostawili, poszli do swojego domu. Natomiast najśmieszniejsze w tym wszystkim było to, że towarzyszyło mi dwóch innych chorych na cały czas na sali, podczas tej modlitwy, podczas głośnej modlitwy mojego brata i kierownika duchowego. I oni tak trochę zmrożeni tą sytuacją, po tym wszystkim zapytali mnie i powiedzieli, proszę Pana, ale Pan jeszcze żyje, Pan nie umiera, to dlaczego tutaj widzieliśmy księdza? To była bardzo śmieszna sytuacja.